For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Cześć, z tej strony ja, Bielas Bartłomiej, tak zwany Kruszyna. Chciałem wam trochę pokazać mój przybytek, moją prywatną siłownię, którą kompletowałem przez około 10 lat i przenosiłem z miejsca na miejsce. Obecnie mam ją w moim sekretnym miejscu, gdzie mam tylko dostęp ja i tylko osoby, które chcą ze mną trenować. I ktoś pytał mnie, nie pamiętam czy na Facebooku, czy na YouTubie, o to co robię w treningu u siebie w domu i co można by było robić w takim luźnym treningu na siłowni. To wam postaram się pokazać. Chcesz, ile chcesz ciężaru założyć na sztangę, co? 30 kg wystarczy? Wystarczy? Nie, to Magda jest zainteresowany. To nie, to nie. No opiekunka. Na razie nie zwracajcie uwagi na strój, ani to jak wykonuję ćwiczenia. W następnych filmikach na pewno to poprawię i pokażę jak to mniej więcej według mojego uznania robić poprawnie. Teraz chciałem po prostu nagrać film, bo dostałem pytanie z YouTube'a, a mam mało materiałów, które mógłbym tak zmontować i wrzucić. I nagrałem to tak troszkę na już. Dzięki bardzo i lecimy. Pierwszym ćwiczeniem jest ćwiczenie ściągania drążka na wyciągu. Robię to, zaczynam od przodu na wyprostowanej pozycji, potem przechodzę do tyłu na ugiętym karku i ściągam, tak jak widać, na odchylonych plecach do środka klatki piersiowej. Jest to dla mnie najwygodniejsze. Drugim ćwiczeniem jest wyciskanie sztangi leżąc na szerokim uchwycie, ale z małą ilością ciężarów i z większą ilością powtórzeń do środka klatki piersiowej, ściągając nie do szyi, nie do boku. Trzecim jest wyciskanie sztangi na wąskim uchwycie z szeroko rozłożonymi łokciami i też podobnym ciężarem. Jeśli komuś to nie przeszkadza, ja preferuję mniejszy ciężarek. Czwartym ćwiczeniem jest podnoszenie sztangi prostej leżąc na ławce skośnej, też 15-20 powtórzeń. Następnie robię brzuszki na ławce skośnej, tutaj robię tylko połowę brzuszków, koleś mi asystuje, ale staram się zmieniać i robić pełne i połowiczne brzuszki. Następnie przechodzę na sztangę łamaną. Tak jak widać tutaj trochę buję ciałem, to niedobrze. Unoszę 10-15 razy w sztandze łamanej. Następnie robię wyrzut barkowy na sztandze prostej, też około 14-15 razy. Jak widać staram się od klatki, chociaż ja wszystko pokażę na następnych filmikach. Ściąganie w opadzie, czyli wiosłowanie tak zwane, też około 15 razy. Wszystko małym ciężarkiem wykonuję. Uginanie nóg, czyli brzuszki na odcinku dolnym, albo tak jak tutaj z kolanami rozchodzącymi się na boki, albo z wyrzutem nóg na wprost, do mniej więcej wysokości czoła. Następnie sztangielki, czyli wyprost ramion i unoszenie na wprost. Trochę buję cały czas, ale do poprawy. Sztangielki z ugiętymi ramionami, przedramionami. Na koniec ćwiczeń takich siłowych, wytrzymałościowych, przysiad do połowy ze sztangielkami. Sztangielki tu mam około 12 kg, czyli 10 kg ciężaru plus 2 kg samej sztangielki. Robię pełen przysiad, czasami z łydkami, czyli staję na palcach. Na koniec moje ulubione ćwiczenie, tak na dobicie. Około 3-4 rund po 5 minut na danym dystansie. Ja zawsze daję na maksa i lecę w odpowiednim tempie. To też pokażę potem. Pamiętajcie, że to jest tylko filmik poglądowy. Zrobiłem go po to, żeby pokazać i wrzucić materiał na kanał. I w następnych filmikach po prostu opiszę ćwiczenia, które robię. Pamiętajcie, nie jestem trenerem tego sportu. Ja robię według własnego uznania. Dzięki bardzo. Do następnego filmiku. Dzięki serdeczne. Możesz mnie wspierać również na Patronite. Linki są w opisie. Tam sobie przeczytasz, jakie są progi i co będzie dla Ciebie pasowało. Bo za wspieranie na Patronite otrzymujesz również ode mnie coś. Dzięki. Dzięki za wsparcie. Magda, Łukasz, Łukasz Zubkiewicz, Sylwek Andrzej. Na Bodypak macie zniżkę z kodem Kruszyna, 10% rabatu. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before.